W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zestaw LEGO 706-71 zatytułowany Podróż Lloyda. Składa się on z 81 elementów i kosztuje katalogowo 69,99 zł, ale można go kupić bez problemu taniej. Forteca Śnieżnego Wojownika nie jest dużym modelem i ma mało możliwości bawialnych, chociaż możemy włożyć tutaj Śnieżnego Wojownika, aby miał kontrolę nad całą sytuacją i mógł obserwować ninja. Można ruszać tymi oto elementami oraz strzelać z kuszy, czego teraz nie będę robić, bo już kilka studów zgubiłam w ten sposób. Cała konstrukcja jest niewielka, ale sprawdza się i można ją połączyć z zamkiem zapomnianego cesarza. Do modelu dodano złotą katanę, która jest ukryta w lodzie, czyli tylko osoba godna może ją stamtąd wyciągnąć, niczym z mieczem króla Artura. Tak prezentuje się figurka zielonego ninja Lloyda. Mam w ręku pochodnię, którą oczywiście można wyjąć. Dodatkowo jest naramiennik z jedną kataną. A teraz zaprezentuję Wam jego główkę, jeśli zdejmiemy mu maskę, żebyście mogli zobaczyć detale. Z jednej strony jest ona zadowolona, a z drugiej jest on wkurzony, jakby misja mu nie wyszła. Drugą figurką dostępną w tym zestawie jest Śnieżny Wojownik, czyli jeden z pomocników zapomnianego cesarza. Bardzo podoba mi się to połączenie lodu, a także bordowej zbroi samuraja. Główka jest dwustronnie nadrukowana, z jednej strony wkurzona i z drugiej strony wkurzona, ale tutaj widać fragmenty lodu na twarzy. Możemy również zdjąć zbroję, aby pokazać Wam detale, które się pod nią ukrywają. Figurka jest naprawdę świetnie zrobiona. Na sam koniec zostawiłam najciekawszy element tego zestawu, czyli wilka Akitę. Jest to figurka, która znajduje się tylko i wyłącznie w tym zestawie i dla niej właśnie kupiłam ten model. Ona skradła moje serce, można poruszać jej głową. Ta figurka jest idealna do zrobienia customa z Gry o Tron, wilkora zwanego Ghostem. Wystarczyłoby tylko i wyłącznie zmyć te czerwone detale i Ghost gotowy. Cena katalogowa tego zestawu jest nieco wygórowana i przelicznik wynosi 86 groszy za jeden element, ale mimo wszystko warto kupić ten zestaw, szczególnie że możecie znaleźć go taniej, na przykład na internetowej stronie Smyka czy na Allegro. Zapraszam do mojego filmiku, gdzie najtaniej kupować klocki LEGO. Szczególnie warto ze względu na figurkę Akity, której nie znajdziecie w żadnym innym zestawie. Także możecie się pochwalić, czy macie już ten zestaw w swojej kolekcji. Trzymajcie się cieplutko, cześć!